W ostatni weekend w Twoim klubie Okmiński MMA odbyło się seminarium z udziałem gwiazdy MMA Alistaira Overeema. Jak oceniasz to wydarzenie? Seminarium bardzo ciekawe. Odbyło się między innymi, w sumie głównie, przy pomocy firmy Sport Technology. Firma ta sfinansowała 70-90% kosztów tego seminarium. Alistair Overeem pokazał wiele nowinek taktycznych, technicznych. Można powiedzieć, że dużo się nauczyliśmy. Było około 60-70 osób. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Także bardzo, bardzo fajne seminarium. A jak Alistair został przyjęty przez uczestników seminarium? Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, bo Alistair podchodził do każdego, poprawiał. Także myślę, że po minach ludzi, po oklaskach, po całym zachowaniu uczestników, myślę, że byli bardzo zadowoleni. Jak oceniasz walkę swojego byłego podopiecznego Mariusza Podzianowskiego z Jamesem Thompsonem? Znaczy, powiem tak, że Mariusz się poprawił trochę boksersko, chociaż nadal jego ciosy nie mają siły. Zresztą co tutaj, jeżeli chodzi o boks, pokazał, zresztą jak u nas trenował na sparingach, to po prostu jego ciosy rękami nie mają siły. Przeciwnie do nóg, bo na przykład kop dobrze złamał mi nogę, to ma dużą siłę w uderzeniach nogami, ma dużą siłę w tym w obaleniach, ale jeżeli chodzi o boks, to po prostu jest słabo i nie wiem, czy w ogóle się uda usunąć te braki. Taktyka była zupełnie zła. Wiem, że to była taktyka sugerowana przez jego brata, bo jego brat ma pomysł na to, żeby nokautować, a uważam, że Pudzian rękami to może nokautować, ale na ziemi, a nie w stójce. Krążą opinie, może plotki, że Pudzianowski zrezygnował z Twoich usług ze względu na to, że nie potrafiłeś go dobrze przygotować ze strony kondycyjnej. Znaczy, powiem tak, że człowieka o tej wielkiej masie ciężko przygotować kondycyjnie. Pierwsza walka z Kawaguchim pokazała, że nawet jeżeli nie ma kondycji, rozkładając siły, nawet nie mając kondycji, może przetrwać dwie rundy. Tutaj z Thompsonem chciał iść na wymianę przez 5 minut. Overeem powiedział, że nie jest w stanie żaden zawodnik iść na 100% cały czas. Trzeba umieć rozkładać siły, umieć rozgrywać, zagrywać taktycznie, a nie iść na wymianę przez 5 minut. Nikt nie jest w stanie, nawet najlepsi zawodnicy nie walczą na 100%, więc podobny błąd był Pawła Nastuli, który chciał wygrywać walcząc na maksa i miał same porażki. Tak samo tutaj jest to z Pudzianem, że nie skupia się na technice, taktyce, tylko chce, myśli, że bieganiem, jakimiś treningami cardio jest w stanie po prostu zniwelować ten stres, bo wielki stres jest podczas walki. Żeby dobrze się bić, to trzeba sparować z najlepszymi. Ja proponowałem to Mariuszowi. Mariusz nie chciał wydać pieniędzy na sparing partnerów. Szkoda mu było funduszy na to, żeby po prostu zatrudniać najlepszych. Ja miałem dostęp do zawodników z Volslayer, gdzie tam jest Jake Kongo, Rampage i oni chętnie chcieli nawet z Mariuszem potrenować. Mariusz stwierdził, że wyjazd do Anglii to za dużo go będzie kosztować czasu i pieniędzy, więc nie wiem, no, jak można walczyć z najlepszymi, trenując z zawodnikami, którzy ważą 80-90 kg, a oszczędzając na sparing partnerach. Jest to niemożliwe. Słyszeliśmy, że zostałeś ostatnio szefem komisji MMA. Przy Polskim Związku Jiu-Jitsu powstała pierwsza w Polsce komisja MMA i będziemy działać, można powiedzieć, zgodnie z literą prawa. Żaden związek sportowy jeszcze nie ma w swoim składzie MMA. Jesteśmy pierwszym związkiem w Polsce, znaczy Związek Jiu-Jitsu jest pierwszym związkiem w Polsce, który przyjął i utworzył komisję MMA. Ja jestem szefem, ale jest to jakby w porozumieniu i w sumie wynika z dobrej woli prezesa Andrzeja Badeńskiego, także chciałbym podziękować prezesowi Andrzejowi Badeńskiemu za to, że wziął nas do siebie, do Polskiego Związku Jiu-Jitsu. No, powiem tak, że jest to milowy krok dla rozwoju polskiego MMA. Będą stypendia, będą pieniądze dla zawodników, będą klasy sportowe na studia, także super, super sprawa. A może ostatnie pytanie, jakie plany na wakacje?
Treningi? Treningi. Obóz mamy w Jakubowie, tam gdzie KSW ma swój obóz. Mamy obóz od 29 lipca do 7 sierpnia, tylko po prostu mamy kadrę instruktorską. Nie wiem, czy nie lepszą od nich, a na pewno jesteśmy dużo tansi. U nich obóz za 10 dni kosztuje 1400 zł, u nas 900, więc nasi zawodnicy wygrywają. Jak chodzi o tych zawodników tam z innych klubów, no dużo porażek ostatnio. Aha, a jakie ostatnio sukcesy pańscy zawodnicy odnosili na arenie międzynarodowej albo w Polsce? Na przykład Marcin Naruszka walczy od roku zawodowo, 6 zwycięstw, żadnej porażki. Krzysztof Jotko, 8 zwycięstw, żadnej porażki, też od roku walczy. Zresztą na amatorskiej lidze MMA wygrywamy wszystko. 3 amatorskie ligi MMA wygraliśmy po kolei. Drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Amatorów, gdzie pojechał trzeci skład i też zrobiliśmy drugie miejsce. Także uważam, że ten rok jest rokiem zwycięstw i idzie nam bardzo dobrze. My ze swojej strony możemy pogratulować tylko sukcesów.